Hejka, witam was po bardzo, bardzo długiej przerwie, bo aż po prawie roku. I chyba muszę wam kilka rzeczy wyjaśnić, dlaczego nie było filmów ani streamów. Jak wiecie, byłem w tym roku w klasie maturalnej, nie? Czyli maturka, nauka, zdanie szkoły. I tak mówiąc w skrócie, chciałem po prostu właśnie skończyć tą szkołę, zamknąć ten etap w swoim życiu, ten etap szkolny, ale to nie wszystko. Również na maksa, tak full poświęciłem się pracy w montażu filmów. Przemontowałem serio setki filmów i shortów. I niestety wymagało to ode mnie poświęcenia serio ogromnej ilości czasu, więc fizycznie po prostu nie miałem czasu na właśnie swoje filmy, na swój kanał i przez to zaniedbałem bardzo kanał. YouTube'a zawsze traktowałem jako hobby, a życie prywatne to moje prywatne stawiałem jako priorytet. Mimo tego, że bardzo mi zależy na was, na widzach, to jednak nie mogę robić niczego na siłę, nie mogę dawać swojego hobby nad swoje życie prywatne, chyba rozumiecie. Co dalej z kanałem? Niestety kanał jestem zmuszony zawiesić, tak już oficjalnie, na czas nieokreślony. A dlaczego? No, zaraz, moi drodzy, idę na studia, a propos właśnie tytułu, tak, idę do seminarium i szczerze bardzo się cieszę z tej decyzji. Mogę w sumie dalej siedzieć w montażu filmów, pracować dla największych polskich twórców, no ale po co? Po co? Mogłem rozwijać pasję, jaką jest montaż, no ale szczerze chyba nie byłbym szczęśliwy w życiu. Jestem osobą, no, wierzącą i jestem z tego... Może nie tyle, że dumny, ale raczej, nie wiem jak to powiedzieć, spełniony, szczęśliwy, coś takiego. Wybierając drogę, jaką jest seminarium, jestem w pełni świadom jakich wyrzeczeń i jakich trudności tak naprawdę sobie teraz w życiu stawiam, ale osobiście czuję, że tak w moim życiu powinno być i tak będzie najlepiej. Czuję, że jestem do tego tak powołany, że Bóg mnie do tego powołuje. No ale wiecie, co jest najlepsze w seminarium? Że będę miał aż 6 lat, aby rozeznać, czy dobrze myślę, czy dobrze czuję. Więc to jest bardzo fajne. Będę miał czas na rozeznanie tego, więc bardzo się cieszę, bo w życiu ostatnio mi brakowało czasu takiego na rozmyślanie, na myślenie nad tym, co ja w życiu powinienem zrobić i czego życie ode mnie oczekuje. I trzeci punkt, jak to seminarium? Tak szczerze, od dziecka byłem jakoś tak bardziej związany z kościołem przez rodziców czy brata, który był ministrantem i w sumie jakby poniekąd to też na mnie wpłynęło, czy tam zachęciło mnie też do zostania później samemu ministrantem. No i tak się te lata toczyły, takie ziarnko powołania w moim życiu kiełkowało aż do teraz. A teraz już niestety, bo jest to takie wyzwanie. Pielęgnowanie takiego drzewa, jak ogrodnicy pewnie wiedzą, jest trudne, nie? Jest trudne. A ja muszę swoje życie tak teraz pielęgnować, swoje powołanie, żeby nie uschło, żeby cały czas było żywe i cały czas kwitło. Nie tylko na sezon, tylko cały czas. Od kilku osób w sumie słyszałem już, że jakby marnuję przez to wszystko swoje życie, swoje talenty właśnie z montowaniem filmów. Jednak ja wiem, że niczego nie marnuję. Tak naprawdę życie mi się w końcu układa. Poznaję serio mega wiele osób, które wpływają na moje życie pozytywnie, mega pozytywnie. Osoby, którym mogę ufać, dzięki którym mogę poznać siebie, swoją osobę, jakiej wcześniej nie znałem. I jest to dla mnie cudowne przeżycie, serio. Nigdy w życiu nie chciałem robić czegokolwiek wbrew sobie. I nigdy wam tego nie życzę, żebyście robili coś, czego nie chcecie. I sam tego nigdy nie będę chciał. Jedną z rzeczy w sumie, jakie uwielbiałem zawsze robić, to dawanie szczęścia innym. Naprawdę, uwielbiam dawać szczęście. Jak przeze mnie ktoś jest szczęśliwy, uśmiecha się, jest to dla mnie wszystko. Naprawdę. Jest to dla mnie coś cudownego. Wiem, że muszę nad sobą jeszcze wiele popracować, przepracować w swoim życiu, wyeliminować wiele swoich wad, doskonalić swoje zalety i mam nadzieję, że mi się to uda. Całe życie tak serio chcę stawać o wiele lepszą wersją siebie dla innych i tym samym dla siebie. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie w jakikolwiek sposób i mega wam dziękuję za wspólną przygodę tutaj na YouTubie. Mam nadzieję, że do zobaczenia prędzej czy później
czy to na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek w życiu, najlepiej w życiu, ale tutaj może się jeszcze kiedyś zobaczymy. I powodzenia Wam w Waszym życiu. Wybierajcie mądrze i wybierajcie tak, jak Wy chcecie, a nie jak ktoś od Was chce. Bo wtedy będziecie serio najszczęśliwsi. Cześć.